Stojąc w korkach, tracimy pieniądze, wołają przewoźnicy. Ograniczenia dla ciężarówek zwiększyły bezpieczeństwo, ripostuje policja, a miasto szuka kompromisu. Podlascy przewoźnicy domagają się wycofania bądź ograniczenia do wybranych godzin zakazu wyprzedzania dla ciężarówek, jaki obowiązuje od stycznia na suwalskim odcinku Krajowej 8. Protest trafił pod obrady Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Suwałk. Żądania podnoszone przez firmy transportowe spotkały się ze sprzeciwem miejscowej policji. Nad wypracowaniem ewentualnego kompromisu zastanawia się zarząd Dróg i Zieleni. Zakaz wyprzedzania ma swoich zwolenników i przeciwników. Zażarta debata na ten temat odbyła się podczas ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, gdzie każda ze stron przedstawiła swoje argumenty. Argumenty policji, które były przedstawiane na tym spotkaniu, to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa, wzrost bezpieczeństwa, mniejsza liczba kolizji drogowych na krajowym odcinku drogi numer 8. Argumenty przewoźników to z kolei wydłużony czas pracy kierowców, problemy z terminowością w dowiezieniu towarów, które przewożą. To głównie tutaj postulowali przewoźnicy, że z tym mają problemy. Nad wypracowaniem salomonowego rozwiązania głowią się teraz pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni. Jakakolwiek decyzja w tej sprawie, czy ten zakaz zostanie zniesiony, utrzymany bądź ograniczony w jakiś sposób, zapadnie co najmniej w przeciągu najbliższego miesiąca.